Dzień dobry kochani, witam was już w kolejnym vlogmasie na tym kanale w tym roku. I słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, 7 grudnia. Ja dzisiaj nie mam studiów, nie mam generalnie jakichś większych planów, więc mogłam sobie troszkę dłużej pospać. No i dopiero co wstałam, ogarnęłam się, zrobiłam poranną pielęgnację i zaraz lecę jeść synenko, bo mama podobno zrobiła jakieś takie fajne, świąteczne, piękne śniadanko. Także zobaczymy. I słuchajcie, do mojej porannej rutyny i wieczornej rutyny od wczoraj dodałam coś takiego. Jest to dziennik, dokładnie The 5 Minute Journal, czyli po prostu zaczęłam journaling. Tak się na to mówi. Generalnie mówię wam o tym, bo trzeba było tutaj zapisać i trzeba było tutaj zapisać, co mogłoby wam przeszkodzić tym, żeby codziennie pisać w tym właśnie journalu. No i ja napisałam, że po prostu brak motywacji i trzeba było napisać, co zrobisz, żeby wciąż mimo wszystko pisać w tym zeszycie. No i ja powiedziałam, że powiem na vlogmasie, że zaczynam journaling. Wtedy wy będziecie pamiętać i za jakiś czas będziecie mogli do mnie pisać, że halo, a jak tam twój journaling? Czy dalej go kontynuujesz? I tak dalej, i tak dalej. Także ja wam to tutaj mówię i będziecie moim wsparciem, żebym pamiętała o tym. A teraz lecimy jeść śniadanko, jeszcze się tylko przebiorę z piżamy. Zobaczcie, mama zrobiła taką sałatkę a la wieniec świątecznie. Mamy tutaj pomidorki, mozzarella, bazylia. Co to jest jeszcze? To szczaw czerwony. Szczaw i żurawina. I tak to się prezentuje, mamy świąteczne talerzyki. Świąteczne herbatki, no wiem, wiem, ale tłumaczyłam dokładnie składniki. Cała oliwajka była, to tutaj się wylała. Jestem na spacerku z Luną. O! Ale powiem wam, że dzisiaj jest tak szaro, buro, jakoś tak w ogóle dziwnie, bardzo w jakimś zmierzchu czy coś. Tak ponuro bardzo i tak trochę creepy. No zresztą czekajcie, pokażę wam. Tak co wygląda. Jest jakaś dziwna aura, taka jeszcze mgła. No, jest naprawdę dziwnie dzisiaj. Ja wyszłam, słuchajcie, na szybki półgodzinny spacer z Luną i potem wracam z racji, że tata szybko zadzwonił i wcisnął mnie do takiego fizjoterapeuty, do którego chodzi i w sumie mój tata, i moja mama, i mój brat chyba nie był tam nigdy, ale ja byłam już tam kilka razy i to jest po prostu taki fizjoterapeuta, w ogóle to jest taki naprawdę starszy gościu i to polega na tym, że po prostu, wiecie, strzela wam różne tam kręgi i tak dalej, wszystko wam przestawia, ustawia, jakieś redukuje jakieś spięcia i tak dalej, także to wszystko tak wygląda. No i właśnie to trwa dosłownie, nie wiem, kurde, minutę może, coś takiego, może kilka minut. One są otwarci wtorek, czwartek i sobota. No i w sobotę mnie nie ma, bo jadę do Warszawy. Wtorki nigdy nie chcę, bo na drugi dzień mam rurkę, a nie można potem się za bardzo schylać, nie można potem za bardzo podnosić ciężarów, ani też ćwiczyć. Więc tata wcisnął mnie dzisiaj na czwartek. Ja mam trochę problemy z bólem właśnie pleców i tego typu rzeczami, więc dawno też nie byłam, więc dzisiaj pójdę. No i słuchajcie, wieczorem też idziemy na jarmark. Dokładnie tak, z Martyną będziemy dzisiaj testować jarmarkowe, chyba tak to się zmienia. Jarmarkowe jedzenie we Wrocławiu. A ja wam w ogóle nie pokazywałam choinki jeszcze. No, mamy już od kilku dni choinkę, bo my w tym roku nie jechaliśmy na żadną plantację choinek ani nic w tym stylu, tylko zamówiliśmy ją przez internet, taką ładną i tak dalej. Jeszcze ona jest w ogóle w doniczce, więc moim zdaniem, chodź Lunka! A ona tędy nie lubi iść, bo tu jest jakiś straszny pies. Dobra, to pójdziemy lasem, tylko musimy się pospieszyć, Lunka. Bo ja mam tylko pół godziny, a jeszcze chcę zajść do paczkomatu, bo mama powiedziała, żebym odebrała jej jakąś paczkę. Kochani, wracam właśnie do domu, stoję w giga korku niestety. Ale zostałam po prostu wystrzelana niesamowicie. Do pan powiedział, że dobrze, że przyszłam, żebym mogła spokojnie tańczyć na Sylwestra. Miałam wypadnięte chyba 3 albo 4 kręgi, także że nie były w tym miejscu, w którym powinny. Także pan mi wszystko ponastawiał, pouklepywał mnie, no i tyle. I pojechałam, także wracam teraz do domu. Widziałam na Instastory, że moja mama wrzuciła, że robi kasztany, a ja kocham kasztany. Idziemy jeść kasztany. Jestem w domu, kochani, i otworzymy sobie kalendarze adwentowe i w ogóle troszkę słabe światło jest, może... O! Dzisiaj 6 i 7 okienko, tak? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Nie wiem, ja zawsze zapominam, jak te okienka lecą. Let's go! 6 okienko w bourgeois. 6 to są mikołajki, więc co to ma być takie małe? Halo! Uwaga, uwaga! Jest to chyba jakiś eyeliner, jakby miała strzelać, tak nie patrząc. Także sprawdźmy, upewnijmy się, tak, eyeliner liquid, czyli eyeliner w płynie. Chyba najlepszy eyeliner do robienia kresek. Okej, i ma fajny dość pędzelek, właśnie taki jak ja lubię, więc wydaje mi się, że
Z nim bym się zaprzyjaźniła, jeśli chodzi o robienie kresek. Zobaczmy jeszcze, czy jest... No, jest dość intensywny i dość precyzyjny. Tutaj zrobiłam taką malutką kreseczkę. Bardzo ładne opakowanie. Ono jest jeszcze takie świecące. O, widzicie? Siódme okienko mamy tu. Cyk. Znam, że mógłby to być jakiś cień. A to jest chyba róż. W ogóle nie wiem, czy z tej firmy, ale na pewno w podobnym kształcie. Kiedyś były takie bardzo, bardzo kultowe właśnie róże do policzków. I to chyba jest właśnie z burżuła. Ma taki słodki, mały pędzelek. Pachnie babcią. Kolor wygląda tak. Jest dość ładny, on jest w ogóle jeszcze z pigmentem błyszczącym, takim troszkę rozświetlającym. O, pokażę wam, widzicie? Nie wiem, czy ten pędzelek jest dobry do nakładania różu, raczej nie, ale dobra. Mało intensywny, ale bardzo ładny kolor. Słabo widać. O. No widzicie, bardzo mało intensywny, ale bardzo ładny. Teraz czas na herbatki. W ogóle czemu wy tak krzywo stoicie? Okienko numer 6. Kurkuma, ginger, lemongrass. Sprawdźmy jeszcze siódme. O! Cynamonowa, zarąbiście. To mi się już właśnie bardziej podoba. Trzeci kalendarz, czyli Only Bio X Wedel. O, jakie duże szóste okienko. Zobaczmy, co tu będzie. No way, ale będę zaraz pożerać. Czekotubka, Boże, kocham. Ja kiedyś miałam obsesję na punkcie czekotubki, naprawdę. Uwielbiałam, najbardziej lubiłam tą o smaku chyba karmelowej czekolady albo białej czekolady, czy coś takiego. I teraz siódme, w ogóle jakieś bardzo malutkie. Okej. Okay. Bardzo mała ilość, no ale okej, okay, to jest jednak kalendarz adwentowy. Mamy tutaj odżywkę bez spłukiwania, spójrzcie. Tak to wygląda, może postawię w ogóle. Inspirowana zapachem pawełka, czyli tego, co ostatnio było w słodyczach kalendarzu. Uuu, pachnie identycznie jak pawełek. Odżywki bez spłukiwania są super, jeżeli macie właśnie na przykład takie włosy na przykład na drugi dzień po umyciu i wam, wiecie, trochę wam się puszą, trochę plączą. Ostatni kalendarz adwentowy, czyli nasz z czekoladkami, który dostaliśmy ostatnio. Mamy tutaj piernika. I siódma. Bałwanek. To są wszystkie rzeczy. Ja teraz idę się malować, bo będziemy się szykować, żeby iść na jarmark. Kochani, ucięłam sobie jeszcze 15-minutowego powernapa, bo trochę mi odcięło baterię. I słuchajcie, musiałam się bardzo szybko pomalować. I powiem wam, zrobiłam ten makijaż w 10 minut, nie mam na sobie podkładu, tylko mam krem BB i puder. W ogóle brwi nie zrobiłam na ten żel taki, co zawsze jest got to be, tylko po prostu na taki zwykły żel. I w ogóle totalnie wszystko na szybko, a wyszedł dokładnie tak, w sensie wyglądam dokładnie tak samo, jak zawsze, codziennie, kiedy robię ten makijaż 40 minut. Albo pół godziny, także jestem ubrana cieplutko, mam na sobie bluzę, pod tą bluzą mam jeszcze czarny golf, spodnie, pod spodniami mam jeszcze leginsy ocieplane, w sensie te leginsy termo, trampeczki akurat mogłabym zmienić na jakieś cieplejsze buty, ale ja już taka jestem, że nawet w zimę chodzę w konwersach, no i powiem wam, że z tego całkiem wyszło spoko stylowa. I słuchajcie, zakładamy szybko kurtkę i wychodzę z domu. Jedziemy po Martynę, która była dzisiaj na uczelni i razem będziemy testować, słuchajcie, co dostaniemy dobrego w tym roku na jarmarku. Do przekąszenia i generalnie, jak wygląda ten jarmark, bo ja jeszcze tak stricte na jarmarku we Wrocławiu w tym roku nie byłam. Kaptur, rękawiczki i możemy śmigać. A ty, moja młoda damo, zostajesz. Ty zostajesz, ty nie idziesz. Chodź, tam. Lunka, idź i zostań. Zostań, widzicie, jak grzeczna jest. Dobra, lecimy. Śnieg po prostu się nie kończy. Niesamowite, naprawdę. Dobra, kochani, pierwsze rzeczy, jakie będziemy testować na tegorocznym jarmarku, to są oczywiście picia, które są chyba najpopularniejsze tutaj. I zobaczcie, jakie w tym roku są ładne kubeczki. Co roku są inne. W tym roku jest taki fioletowy z napisem 2023. I ciekawostka jest taka, że my mamy naprawdę dużo tych kubeczków. Już mamy chyba z większości roku, lat. No i kupiłyśmy do przetestowania akurat coś grana, trąbce czy czymś. Ale mamy gorącą czekoladę z bitą śmietaną. I w tym roku są w ogóle dwie opcje, jeśli chodzi o gorącą czekoladę. Bo jest jedna taka zwykła, a druga to jest jakaś krasnalska, czy coś w tym stylu. I jest taka jest bardziej gęsta i jest z bitą śmietaną, a ta druga jest po prostu zwykła czekolada. Więc wzięłam tą właśnie tą drugą, czyli tą taką gęstą, więc zobaczymy. No i tutaj jest grzaniec i wzięłam ten pierwszy taki zwykły, klasyczny, to jest grzaniec świąteczny, a drugi to jest wrocławski. Wzięłam ten wrocławski, bo zawsze on mi najbardziej smakował, ale jest generalnie pełno różnych smaków.
Ten wrocławski był droższy o 2 zł od innych, bo kosztował 17 zł, reszta kosztowała po 15 zł. No i właśnie były jeszcze malinowe, jakieś śliwkowe, jakieś właśnie świąteczne i tak dalej, tak naprawdę dużo. No i 17 zł kosztowała również ta gorąca czekolada, właśnie ta druga. A ta pierwsza, taka zwykła, basic, bez niczego, kosztowała 15. No i kaucja za kubeczki to jest 20 zł, także 20 zł za kubek. Dokładnie tak, więc tak się one prezentują i robimy test. Ja zrobię test grzańca. Widać mi to na nice. Dawno nie jadłam. Jak grzaniec. Dobry? Dobry. I się ona bardzo kojarzy z gorącą czekoladą, co jest na lodowisku we Wrocławiu, na Spiskiej. Nie, na Orbicie, sorry, na Orbicie. To właśnie ona smakuje bardzo podobnie. Ale jest spoko, jest taka bardzo mocno czekoladowa. A teraz spróbuję grzańca jeszcze. Jak będziesz piła ze słomki, to uważaj, bo jest dość ciepłe. No. Very nice. Mega mi smakuje. Jest taki trochę pikantny, w sensie nie taki pikantny, tylko ma takie... Grzeje. No, grzeje, to prawda, ale ma takie jakby specyficzne przyprawy bardzo, więc fajny jest ten wrocławski, lubię go. Dobra, także czekolada i grzaniec approved. Jest naprawdę dużo żarcia i picia. Oczywiście wszystkiego nie będziemy testować. Tutaj mamy na przykład wina. Tutaj mamy... Tutaj też jakieś chyba alkohole. Tutaj mamy jakieś ozdóbki, mydła. Różne mydła, tutaj miody. O, pompki. Co? O, trochę zajebane. Ludzie mają czasem takie crazy bombki na choinkach. O, kolejna rzecz, którą musimy przetestować, czyli ostypek. Z żurawiną? Dobra. Dzień dobry. Można zamówić? Poproszę dwa razy ostypka z żurawiną. Kartą. Okej. Okay. Druga rzecz. Testujemy ostypka. To ja? No. Dobrze poznałem. Tak. Mogę foteczkę szybko, czy przeszkadza? Nie, no pewnie. Akurat do klasa nagrywamy. Dzięki. Spoko, bardzo dobrze. Wieczoru. Dzięki. Przepraszam, no właśnie, ja też nie mogę, bo ta, kurde. Ja nie pamiętam, od kiedy my gadamy o takim ostypku. Serio, już na każdym, na każdym. Na którymś w naszym W Londynie cały. Właśnie, w Londynie przeszliśmy cały Winter Wonderland w poszukiwaniu ostypka, ale go nie znalazłam. To było jakieś niebieskie stoisko, jakieś pulsy w ogóle. Takie, a może ostypek będzie? Może jakiś palatek stoi. No, dobre. 10 na 10. Tutaj są frytki, ale to są frytki XXL, to może później na frytki przyjdziemy. Czy teraz też frytki? To jest takie coś, że kurde, ciężko zepsuć frytki. Musimy przetestować coś, wiesz. To jest taki fajny domek. Jeszcze w nim jest ciepło w środku, co? Kiełbasa. Kiełbasa tam była? Jest kiełbasa. No to musimy przetestować kiełbasę w takim razie. Tutaj ludzie też piją grzańce. Mamy kiełbasę z Borów Tucholskich, tak to się nazywało? Za 30 zł plus 3 zł kosztowały ogórki. A bułka jest w cenie i sosy też są w cenie. Dobra, zaczniemy od ogóra testing. No i kiełbasę. Dobra? Ogór dobry. Uy. Ale on jest fest słony, naprawdę. Dobra, i teraz kiełbasa. Chcieliśmy z musztardą, bo mam wrażenie, że taka grillowana kiełbasa jest najlepsza z taką musztardą. Dobra. Dobra? Kiełbasa warta 30 zł? Nie. No, dobra jest. Polecanko, kiełbasę warto kupić. Tutaj są jakieś takie rzeczy, gdzie dzieci mogą przykładać ręce i coś się dzieje. A tutaj są opowiadane bajki. Srebrny pantofelek. Mały, do mnie i do mnie. Słodkie. Jednak to całym z dzieciństwem. Złe siostry. Te budki czy ale bajki? Takie lalki pantofelek właśnie. Pasował takie jak szkaradne lekko. Te bajki są od kiedy pamiętam na tych jarmarkach, naprawdę. Bo teraz są jakieś nowości, to na przykład to, tego kiedyś nie było. Może teraz coś na słodko. Mamy do wyboru gofry, tam są kurtoszkołacze.
I jeszcze owoce. Owoce w czekoladzie. O mój Boże. Tak jest tam w chleb. Co? Dajmy troszeczkę. No. Patrzcie, jaka ona jest gigantyczna. I tak się prezentują ceny. 22 za kiełbasę 5, za cebulę 4, za ogórek 4, za pomidor 5 i za szczypiorek 5 zł. No. Dziękujemy bardzo. Gdzie idziemy? No. Ej, powiem wam, dobra, ta pajda kosztuje 22 zł i to jest dużo jak za chleb, za taki bochen. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Pajda chleba z smalcem. Ej, wygląda to dobrze. Lubisz smalec w ogóle? Lubię smalec. Zastanawiałam. Kradłaś mi rękawiczki i moje palce zamarzają autentycznie. Czte, bo nie pachnie. Ale ten chleb taki jest suchy, tak szczerze. Nie? A w ogóle dobre. Ale znowu strasznie słone. No ale jest dobre. Spoko. Za 22 zł można ale się... Ale ja nie czuję tego smalca. Nie czujesz? Za 22 zł można się na spokojnie tym najeść. Tak, naprawdę. Bo to nie jest, wiecie, malutka kromeczka, tylko to są, kurde, 4 kromki takiego chleba. Także najesz, to polecanko. Kasztany jadalne. Jest też bardzo dużo takich do kupienia typu, wiecie, jakieś pierniki, jakieś ozdoby, bombki, czapki, rękawiczki. Rękawiczki to by się akurat mi przydały, bo ja się tak ciepło ubrałam, przygotowałam sobie wszystko, a ta pierwsza co to zrobiła, co nawet się nie przywitała, tylko pyta, masz rękawiczki? Patrz, jak to śnieg spada z góry. W ogóle na uczelni jak szłam, to komuś śnieg z dachu na głowę spadł. Serio? Tak, po prostu taka jak leciał śnieg i leciał. On już raz się odsunął, to tak patrzył w górę i mu tak na... A co zrobił? Zaczął się śmiać czy co? Dawaj, nie, tak, nie, on nie miał czapki i nie miał kaptura i w ogóle... O, zobaczcie, choinka się świeci od wczoraj. Wczoraj były Mikołajki i wczoraj o 17 została... Co? Koza. Koza? Kałuża. A, wczoraj o 17 została odpalona. I mamy pingwinka jakiegoś. O Jezus, co ja robię? Jezu, jaki słodki. Ej, wiesz co musimy zrobić? No. Tutaj zawsze. Czekaj. Musimy obejść... Nie, nie, trochę temu. Chodź tu ze mną, ja ci coś przedstawię, patrz. Po 3-kroć dotknij mej czapeczki i pomyj życzenie, a ja postaram się spełnić świąteczne twe marzenie. Nie dostanę mandatu, nie przyjdzie mi mandat. Nie, nie. A on jest znowany, czy tam jest ludź? Tam jest ludź. Nie. Nie, on był tam, no chyba, czekaj. Nie, no jak? Tam nie ma nikogo. No nie wiem, kopnij go. Nie, nie będę go, za rękę. Nie będę go kopać. Które? No przybliżaj. No. To. Dobrze, dobrze. Chcesz buziaka? No. Zdecydowałyśmy się na to. A tu jest w ogóle jakieś takie ten. Może takiego. Banana i odnie truskawki. A jest są jeszcze te, borówki. Dobra, truskawkę. Z jaką? Taką mleczną chyba, nie? Dzień dobry, prosimy truskawki w mlecznej czekoladzie. Truskawki w mlecznej czekoladzie. 22 zł. Lekka przeginka. Ale... No i truskawki, czekolada to jest takie bardzo romantyczne. Mogę? Tak, ale to ja, wiesz co, ja powinnam ciebie nakarmić. Bo to są truskawki w czekoladzie, musi być romantycznie. A ty jadłaś tam w Londynie? To tamta była taka, przez to, że ta czekolada strasznie szybko wystygła, bo tamta była z płynną czekoladą, ta jest już wiadomo zategowana. I jak? Dobra, to już w pikulce. No, żeby się nie nadziać. Dobra. Ja nie lubię, że ta czekolada tak się oddziała od tej truskawki. Wiesz o co chodzi? Zdałyśmy sobie grzecznie i testowałyśmy truskawki. I spadł na nas śnieg, masakra. Nie boli cię głowa? Boli cię? Nie, nie, nie. Ale to było twarde takie, ten śnieg, ja pierdzielę. Ja się obstrałam. Ja też. Boże, patrzcie na tą kobietę biedną, bez czapki. Ja nie mogę w to uwierzyć, że to się wydarzyło. Jeszcze najlepsze jest to, że przed chwilą o tym gadałyśmy. Ej, poproszę sobie, że masz to w buzi. W tym szpikulce mi dostajesz. To był dramat. Jezu, weźcie, zaatakowali was tutaj lekko. Tak mnie przód boli. To była wręcz satyra dosłownie. Ludzie się nas patrzyli jak na dwie idiotki. Ja nawet nie widziałam, jak ludzie na nas patrzyli, bo ja byłam zbyt przejęta tym, co się wydarzyło. Dobra. No, jesteście troszkę zablurowani, ale musicie nam to wybaczyć. Bo tutaj takie warunki do pracy średnie. Jezu, ale to było serio straszne. Ja bym taki lód zmarł. No ale właśnie to był taki trochę lód. Dobra, po tych minutach wrażeń
Przedstawię wam, co tu jeszcze są za rzeczy. Tutaj jesteśmy teraz w takich alejkach, gdzie nie ma jedzenia, tylko właśnie są bombki, jakieś kapcie. Tutaj z jakiejś ceramiki rzeczy. Dobra, no spadamy stąd. Przetestowałyśmy całkiem sporo. Widać, że już nas zganiają stąd. Tak, już ewidentnie chcą, żebyśmy sobie poszły. Ja się mega najadłam. Ja w sensie też. Ja już nie mam miejsca na nic więcej. Myślałam, że przetestujemy jeszcze kilka innych rzeczy. Ale w sumie wszystko się powtarza. Jakieś tak, kiełbasy, tak. Frytki, no to każdy chyba wie, jak smakują frytki. Tutaj jest właśnie jeszcze raklet i jakiś grillowany ser i tak dalej, jakieś takie różne rzeczy. Frytki, nuggetsy, krewetki, raklet, ser kurczak wędzony, ser camembert. No to jest takie fajne stanowisko. Jakbym była jeszcze głodna, to by było stanowisko, do którego bym się udała na pewno. Opuszczamy jarmark. Bardzo fajnie, ja lubię wrocławski jarmark. Fajnie, że mamy coś takiego i że jest na takim fajnym poziomie, ale teraz już nam wystarczy. No, także wracamy już do domu. Tak. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie już kolejnego vlogmasa. Dajcie znać, jak wam się podobało. No i widzimy się już niedługo, bo już pojutrze w kolejnym. Także buziaki, do zobaczenia.